Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Wigilijny dzień. Witamy was z obozowiska łowców mamutów. Zrzutka działa. Przez 2 tygodnie ostatnie był jakiś zastój. Obawialiśmy się, czy już się wyczerpała ochota. Tak. Jednak ruszyło i jest teraz 10 tysięcy magiczna kwota została przekroczona. 10 854 zł dokładnie. Co chcieliśmy wam przekazać dzisiaj? No życzenia świąteczne. Przede wszystkim i podziękowania, serdeczne podziękowania coraz bliżej do ciepełka. Coraz bliżej. Tutaj mamy takiego, widzicie, pamiętacie z tamtego roku, czy kilka lat temu, takie były choineczki bushcraftowe. Tutaj jest bushcraftowy wędrowiec. On oczywiście ma trochę krzywy taki jakiś. Jest w lesie, bo tam w lesie przy granicy ludzie marzną, chorują, umierają. To jest bushcrafter, który po prostu jest wzorowany na cięciach nożowych pana naszego, mojego mistrza Morsa Kochańskiego. Widzicie, tutaj jest pierwsze, drugie, trzecie, no i to czwarte, prawda? Można sobie, tu akurat wyszedł sęczek, ale to taki jest... Taka buźka. Tak, taki jest skurczybyczek, meneliczek. Można oczywiście zrobić sobie buźkę, jak się chce oczywiście. Pyk. Nosek. Pyk. I buźka. Pyk. Teraz, żeby było... Jeszcze pogłębimy sobie oczodoły, znaczy brwi. I teraz cięcie. Raz. I tutaj pchamy tymi palcami. Zobaczymy, czy mi się uda. No i taki jest trochę naburmuszony, prawda? Taki naburmuszon wielce, no bo siedzi w krzakach, kurczapaka, samotny. No i nóżkę tutaj można mu dorobić. Prześwit. Czyli... Uwolnić nóżkę. Tak. Fajnie jest, jak się przekuwa na wylot. Już niewiele brakuje do tego przekucia. Robi się wtedy taka frajda, że o, coś się udało. A to jest po prostu, można sobie w dzień wigilijny z reszty choinki, która została obcięta, bo była za długa na przykład, trochę będzie żywicą kleić się, ale... Czyli ale... trochę nam Kanadą zapachnie. Tak. Mam tutaj choineczkę z... Skąd? Tudzińska? To jest jodułka. I krzywo jest, bo tam jest jakaś taka dziwaczna jodła. No wiadomo, jodła ma... nie kłuje i dłużej stoi. Całe kilka lat, jak tu jesteśmy, kupujemy choinki w doniczkach, żeby na drugi rok nam wyrosło, albo wsadzić ją w glebę. Żeby... Za Chiny! Wszystkie te choinki są po prostu ścinane i wsadzane w glebę, w doniczkę, żeby to po prostu... No trochę to jest... Ale widziałem jedną koło naszego Dino. Stała, długo stała i ciągle zapomniałem, żeby poprosić, żeby...
stała w śmieciach po prostu, w doniczce oczywiście, a jakże. I chciałem ją zabrać do domu. Przychodzę, patrz, kurczę, no nie ma. Jak był samochód, przyjechaliśmy z synem, patrzymy, nie ma. Kurczę, blade. I już ktoś sobie posadził. Tak. No i dobrze, u kogoś rośnie. Moja, a opowiadałaś kto? Zięciowa? Synowa. Twoje. Synowa, ja zawsze ta nomenklatura tych nazw mnie po prostu przerasta. Po prostu już nie wiadomo skąd wzięła tę choineczkę. No kupiła w doniczce i potem ale nie wiadomo wsadziła. Z jakiej sieci handlowej. No to jeszcze kiedy to było. No pierwszy. I wyrosło jej w ogródku tak, drzewko. Ma drzewko własne, kurczę. U nas też jest, mamy drzewko sosne. Teraz tam za oknem rośnie. I raz ją ubraliśmy w te światełka. Różnobarwne, świecące. No ale nie mogliśmy znaleźć. Zanim to rozplątaliśmy, to już była, kurczę, blade wyczyn. Także, kochani, czas wspomnień, tyle kumpli odeszło i kumpelek już z mojego obozu artystycznego. No i nie powiem, że idzie ku dobremu. Bądźmy dobrej myśli po prostu. No, przekułem się na wylot. Przekułem. Dlatego, dlaczego robimy? Bo wnuczek przyjeżdża z resztą rodziny i zrobił dla mnie jakiś prezent. Więc dziadzio też musi Dziadek zrobić. Też za Iwania z prezentem. A tutaj obecna babcia kupiła wnuczkowi, który ma bzikę na punkcie, kurczę, samochodów. To jest jakiś, nie wiem, drugi Ford albo nie wiem. Ponieważ jego mama wpadła w lekką furię, bo tych samochodów on ma już do jasnej cholery, oni wynajmują maluteńkie mieszkanko. Wszędzie, gdzie się wchodzi, to są samochody. Malutkie, duże, napędzane bateriami, sterowane zdalnie i tak dalej, i tak dalej. A babcia kupiła no dość duży samochód i dostała OPR od swojej synowej. Nie, wcale nie. Pamiętam humor z zrzutów szkolnych. Wróbelek ma dwie nóżki, szczególnie lewą. To ten ma szczególnie... Tak, szczególnie prawą ma. Szczególnie lewą też ma grubszą troszeczkę. I tym optymistycznym akcentem, żeby nam... No, żeby ta symetria jednak była jakaś zachowana w narodzie, w rodzinie. Z tym optymistycznym akcentem światło jest do... Bo wszystko jest dobrze widać. Za tobą, jak się zbliżasz. No bo tam zbliżasz, trzeba było zapalić koło pianina. To po prostu. I wtedy idealnie by świeciło. No. Trzymajcie się, kochani. Wesołych, szczęśliwych, pogodnych, błogosławionych świąt. Zdrowych. Tak jak mój kumpel pisał, on ma takie zdanko, taki cytat. Szczoby stajał i dzięki byli. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą sesję zdjęciową. Hej!